Święta nikt nie powinien być sam. Po to jest metropolitalna wigilia dla samotnych, na którą niektórzy bardzo czekają. Ja tam poznaję i ludzi, z niektórymi dłużej rozmawiam, siedzę do końca. I jak niesamowite, że można spotkać tam każdą profesję, od profesora na dół aż do odźwiernego. Są ludzie, którym los nie sprawił niespodziankę niemiłą i są w takiej sytuacji. Teraz pan Stanisław może cieszyć się ponownie ze spotkania z innymi samotnymi ludźmi, bo w końcu po pandemicznej przerwie nie będzie to wigilia na dowóz. Wigilia dla samotnych powraca do Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Liczba gości może przekroczyć nawet 3000 osób, więc potrzeba dużo rąk do pracy. Im więcej jest nas, osób organizujących, pomagających, tym jest łatwiej to przygotować. To jest wydarzenie na kilka tysięcy osób, samo rozłożenie stołów, krzeseł. To jest czas, dekoracje, scena. Oczywiście staramy się też w tym roku przygotować wolne miejsca dla osób, które w Polsce przebywają w metropolii, uchodźców wojennych, czyli tych osób może być jeszcze więcej, którzy do nas przyjdą na wolne miejsce. Miasta metropolii po raz kolejny wspierają tę inicjatywę. Katowice zapewniają obiekty niezbędne do przygotowania wigilii i wspólnego świętowania. Na szczęście mamy jako miasto Międzynarodowe Centrum Kongresowe, które jest w stanie rzeczywiście przyjąć pod swoim dachem te kilka tysięcy osób. I ideą jest to, żeby ludzie samotni nie czuli się samotni w ten właśnie jeden wieczór. Organizacja takiego wydarzenia to duże wyzwanie. Potrzeba nie tylko produktów, wśród których są m.in. 3 tony karpia, ale przede wszystkim chętnych do pomocy. W organizację może się włączyć każdy. Chcemy, żeby tam była atmosfera na hali taka naprawdę podniosła, więc zachęcamy wszystkich do robienia ozdób świątecznych i do organizowania zbiórek, wciąż zbiórek w swoich społecznościach, zakładach pracy. Rzeczy, darów, prezentów, które potem właśnie nasi wolontariusze umieszczą w paczkach. Chętni do pomocy wolontariusze nadal mogą się zgłaszać. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Fundacji Wolne Miejsce. Świąteczne spotkanie w MCK rozpocznie się w Wigilię o godzinie 16.